Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, 25 września. Zapraszam na aktualności. Nadia Gebauer i Helenka Wałaszczyk-Sobczyk to dwie dziewczynki ze Szczecinka, które zmagają się z ciężkimi chorobami genetycznymi. Obie potrzebują wsparcia, na ich leczenie i rehabilitację potrzebne są miliony złotych. W niedzielę na terenie parku przy Muszli odbył się festyn charytatywny, z którego dochód przeznaczono na rzecz obu dziewczynek. Dziewczynki można też wesprzeć poprzez portal Się Pomaga. Mamy dzisiaj piknik charytatywny. Połączony jest dla dwóch dziewczynek, dla Nadii Gebauer ze Szczecinka i dla Helenki Wałaszczyk też ze Szczecinka, które zbierają pieniążki na strasznie drogie leki. Nadię już Państwo pewnie słyszeli. Helenka Wałaszczyk ma prawie 2 latka, jutro skończy, tak? Tak. Też ma mutację w genie. Lek dla Helenki dopiero jest w trakcie tworzenia, tak powiem. Będzie dopiero w 27 roku, ale teraz Helenka potrzebuje na rehabilitację bardzo duże pieniądze, bo ta rehabilitacja jej pomaga właśnie w tym, że ona może jakoś funkcjonować. A na lek czekamy do 27 roku. Jeżeli dojdzie do tego, to też będzie potrzebna wtedy roczna kuracja, tak to powiem, 3,5 miliona. Dla Nadii nam brakuje jeszcze, zbliżamy się do 3 milionów, brakuje nam jeszcze 7, a czasu jest już coraz mniej. Zostało 1,5 kg dla Nadii, żeby dostała ten lek. Więc robimy wszystko, my jako wolontariusze, rodzina, z jednej i z drugiej strony, żeby te dziewczynki uratować. No i liczymy na innych, żeby też nas pomogli. Teraz szczególnie, mówię, potrzebujemy dla Nadii, żeby ją uratować, bo zostało nam coraz to mniej czasu. Dlatego są tutaj na tym pikniku ludzie dobrego serca. Panie z kół gospodyń wiejskich z Grzmiącej, z Juchowa, Zut Borniak, ziemniak kręcony z Koszalina. Panie z Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet zawsze nas też wspiera. Koła gospodyń wiejskich z Mosiny, co jeszcze mówiłam, spore, też zawsze możemy na nich polegać. Straż Miejska zagościła dzisiaj też u nas, też nas pomaga. WOPR Szczecinek, pan Ryniec z Zamkiem Dmuchanym. Więc naprawdę wszystkim dziękujemy, że chcą nam pomóc, chcą pomóc tym dziewczynkom szczególnie, tak? Bo naprawdę sami byśmy nie dali rady, jesteśmy garstką ludzi, wolontariuszy. I robimy wszystko, ale no, potrzebujemy jeszcze pomocy. A jak w przypadku Helenki, ile trzeba uzbierać? W przypadku Helenki na tą chwilę nie mamy określonej kwoty, tak jak już koleżanka powiedziała. Lek będzie dopiero, bo jest w fazie badań, prawdopodobnie na tą chwilę opiewa na 3,5 miliona złotych, to jest zapas roczny, tak? Na tą chwilę zbieramy na rehabilitację, żeby ją utrzymywać przy takim funkcjonowaniu, tak? Helenka nie chodzi, nie siedzi, mając 2 latka, nie mówi, sama nie, po prostu nie raczkuje, tak? Także prosimy Państwa o wsparcie i nagłośnienie. Jeszcze wspomnę, że też animacje, panie z animacji też zawsze nam pomagają. Rehabilitacja tych dziewczynek też kosztuje. To nie jest też, że ona jest darmowa. Żeby były jakieś efekty, to trzeba za nią też zapłacić. Trzeba, muszą mieć prywatne turnusy rehabilitacji, więc naprawdę potrzebujemy tych pieniędzy. Już po raz 7 na targowisku miejskim w Szczecinku odbył się pchli targ. Pogoda dopisała, dopisali sprzedający i kupujący. Kto chciał, mógł coś sprzedać, kto chciał, mógł kupić. Handel odbywał się bez opłaty targowej. Na stoiskach, które sprzedający organizowali sobie sami, można było kupić zabawki, pluszaki, ciuchy, rozmaite przedmioty gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy, aparaty fotograficzne i płyty winylowe. Niektórzy przyjechali z sąsiednich miast, by zaoferować to, co dla nich zbędne, a innym może się przydać. Jak idzie sprzedaż? No dosyć. Jestem pierwszy raz, bo z Piły, nie? Także nie wiedziałem, że tak tutaj macie wspaniale to rozpowszechnione. Na przyszły rok będziemy walczyć, tak? Bo to się jeszcze będzie w październiku, czy nie? Bodajże tak. Jeszcze będzie, tak? No to wielkie dzięki. Moi drodzy, dzisiaj naprawdę niedziela jest wspaniała ze względu na to, że nie jest handlową niedzielą. Zawsze były tak te nasze pchli targi w niedzielę handlową, było mniej ludzi. Już jest ta godzina, że troszkę mniej jest, ale był naprawdę szał, że nie mogłem się wyrobić. To stoisko długie, w tom z powrotem trzeba było latać, ale naprawdę to jest wspaniała impreza, wspaniała rzecz. Co pan sprzedaje? Moja droga, mydło, widło i powidło.
Andrzejek sprzedaje wszystko. No tak jak widać, ja mam 30 metrów w tą stronę, 30 metrów w tą stronę. Od szkła przez torby, torebeczki, suknie, sukieneczki, spodnie, spodeneczki, soki własnej roboty z działki, zbierane maliny, jeżyny, winogron. Dlatego mówię, no bardzo lubię te rzeczy, lubię tą atmosferę i pięknie jest, naprawdę. Nie ma co gadać, pogoda tym bardziej, że dopisuje nam zawsze na każdym chlimtargu. Co ja sprzedaję? To, co mi po prostu nie jest potrzebne w domu. Wszystko to, co jest zbędne. Zbędne rupiecia, które jeszcze komuś się mogą przydać. Dużo tu instrumentów. Instrumentów? Nie, to są tylko taka część, co też są mi niepotrzebne. Nie? No, instrumenty są w domu, w studio stoją te, co są do grania, a te są takie, były coś tam gdzieś tam przywiezione, nareperowane i są do sprzedania przekazane. Jak idzie sprzedaż? Bardzo słabo dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale jest bardzo, bardzo, tak jak dla mnie, nie? A może inni więcej sprzedali, ja nie sprzedałem za dużo, troszeczkę, ale tam, sobiutko. I ta sama tam żona ma takie swoje stoisko, to większość to rzeczy pochodzi z UK, czyli z Anglii, ale coś z tym trzeba zrobić, no. gdzieś to trzeba ulokować. Cześć, co sprzedajesz? Dużo rzeczy, z Monster High spinki, pierścionki, jest bardzo dużo tego, paletki to są błyszczyki, jakieś ledy, światełka, pościel, rolki, no i figurki ze Star Warsa. I jak idzie sprzedaż? No dobrze. Jak idzie sprzedaż? Dobrze. Piotr Ziętarski, poseł obecnej kadencji i kandydat do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej, w sobotę zaprosił dziennikarzy na ulicę Kościuszki 10, gdzie znajduje się jego dom rodzinny. Posłowi towarzyszył komitet honorowy, w którego składzie są m.in. Radosław Sikorski, obecnie europoseł, poseł Tadeusz Zwiewka i wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski. Piotr Ziętarski zajmuje 5. miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej. Towarzyszący mu członkowie komitetu honorowego zachęcali do aktywnego udziału w wyborach i poparcie kandydatury Piotra Ziętarskiego. Bo szczęśliwe dzieciństwo spędziłem częściowo nad, i to bardzo często, każdego lata, nad Jeziorem Dołgie, od Gwdy Wielkiej w bok. Tam wzdłuż jeziora okopy, bunkry i uważam, że zostałem militarystą właśnie dlatego, że tu przyjeżdżałem na wakacje. I no, potem najpierw wojna w Afganistanie, a potem wiceminister i minister obrony. Także to zawdzięczam ziemi szczecinieckiej. Bardzo mi miło jest tutaj być z panem posłem, byłym senatorem, w czasie kampanii wyborczej, która ma wyjątkową stawkę. Jako były minister spraw zagranicznych, mówię państwu uczciwie, stawką tych wyborów jest to, czy Polska pozostanie w Unii Europejskiej. Nie przesadzam. Jeśli Jarosław Kaczyński zrealizuje to, co publicznie zapowiada, to znaczy, że weźmie pod but jeszcze sądy, służby specjalne, prokuratura, spółki Skarbu Państwa, telewizja mu mało. Jeszcze sądy mają się słuchać Nowogrodzkiej. Nie może kraj być w Unii Europejskiej, który nie ma niezawisłego sądownictwa. Jesteśmy w sytuacji stagflacji, czyli stagnacji gospodarczej i bardzo wysokiej, trzeciej najwyższej inflacji w Unii Europejskiej. I wszyscy wiemy, że każdy znowu się boi podsłuchów. Czy o taką Polskę walczyliśmy? Czy walczyliśmy o Polskę, w której trzeba się zastanawiać, czy sędzia jest pisowski, czy europejski? Nigdy przedtem w wolnej Polsce tego nie było. W Polsce znowu zawitał strach. W Polsce znowu rząd potępia jakieś filmy, które mu się nie podobają. Nie od tego jest rząd. Proszę państwa, miejsce Polski jest na Zachodzie. Ja nie o to walczyłem, żeby mnie znowu rząd straszył Zachodem. Zachodem jesteśmy my, z cywilizacją europejską, z trójpodziałem władzy, z praworządnością. I potrzebujemy w Sejmie, w Senacie ludzi sprawdzonych, ludzi, którzy byli odważni wtedy, gdy była naprawdę walka z komuną.
takich jak Piotr Ziętarski, potrzebujemy prawników, którzy pomogą przywrócić w Polsce praworządność. Dlatego bardzo Państwa proszę o głos na pana mecenasa, posła Piotra Benedykta Ziętarskiego. Dziękuję. Już po raz 11 w Radaczu zorganizowano Święto Dyni. Dynia to bardzo smaczne i pożywne warzywo. Można je przyrządzać na różne sposoby. W Radaczu potraw z dyni i nie tylko nie brakowało. Podczas zabawy rozstrzygnięto wiele konkursów. Dzisiejsza impreza to już 11 edycja Festiwalu Dyni w Radaczu. Festiwal Dyni realizowany jest w ramach zadania publicznego, na które stowarzyszenie otrzymało dotacje z gminy Borno-Sulinowo w kwocie 3000. Organizatorami naszej imprezy, oprócz Stowarzyszenia Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Centrum Kultury i Rekreacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, jest również Rada Sołecka w Radaczu. Mieszkańcy przede wszystkim bardzo licznie się włączyli, starostwo powiatowe, to tak głównie. Przy współpracy również ze spółką rolniczą w Juchowie. Jak widać, mamy przepiękne stoiska, które przyjechały do nas z różnych tutaj miejscowości, ale przede wszystkim mamy tutaj stoiska z potrawami z dyni. Są też, jest tutaj stoisko do dań konkursowych, czyli potrawa, jest konkurs na najsmaczniejszą potrawę z dyni i tutaj właśnie mamy to stoisko. Mamy również konkurs na najsmaczniejsze ciasto, już niekoniecznie z dyni, dowolne ciasto. Mamy również konkurs na największą dynię i tu jestem pod ogromnym wrażeniem tych okazów, które właśnie do nas dotarły. I w tym roku po raz pierwszy mamy konkurs na najciekawszy strój pod hasłem Jejmość Dynia. Konkurs ten rozstrzygniemy w dwóch kategoriach. Dzieci i dorośli. Na kortach AquaTour rozegrano kolejny turniej tenisowy pamięci Zbigniewa Gieruli. Był to turniej deblowy i w miksie. Dzisiaj mamy 28. edycję turnieju w grze podwójnej o Puchar Zbigniewa Gieruli. Gramy w trzech kategoriach wiekowych. Open, czyli każdy może przystąpić. Suma wieku powyżej 80 lat. Druga kategoria powyżej 120. I turniej miksa o Puchar Prezes AquaTour. Skąd są zawodnicy? Zawodnicy przyjechali do nas. Z Poznania, z Kołobrzegu, z Koszalina, z Gdańska, Słupska, Sopotu, Piły, Chodzieży, Szczecina, Drawska. Jakie są nagrody? Jeśli chodzi o nagrodę, przede wszystkim są puchary. Są pamiątkowe koszulki ufundowane przez marszałka naszego województwa. Jak również niespodzianki w postaci sześciopaku piwa, bo sponsorem naszego turnieju jest browar Połczyn Zdrój. Przypomnijmy, kim był Gierula. Pan Zbigniew Gierula był prekursorem tenisa na ziemi szczecineckiej, był wychowawcą, był trenerem, osobą, która by w tych czasach również odniosła sukces, ponieważ był bardzo dowcipny, znał się na tenisie, żył naszymi problemami, był moim trenerem, moich kolegów. No, był osobą, która była ponadczasowa, a też pokazywała nam właściwe strony życia. Dzięki temu wielu z moich kolegów uzyskało wtedy, kończyło studia wyższe, co uważam za ogromny sukces. W tym turnieju są ważne zwycięstwa, ale myślę, że najważniejsze są te spotkania, które odbędą się później. Będziemy rozmawiać, będziemy rozpamiętywać, porównywać, nie? I to będzie bardzo fajny wieczór, myślę, że tam do późnych godzin nocnych. Nie? Z udziałem ponad 160 zawodników rozegrano inauguracyjny turniej Grand Prix Polski Niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Reprezentujący barwy Jeziora Tarnobrzeg szczeciński pingpongista Antoni Biedziuk i tym razem nie zawiódł i stanął na podium. Biedziuk przegrał tylko jeden pojedynek w walce o finał i ostatecznie zajął trzecie miejsce. Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną projekcję. Już w najbliższą środę o godzinie 18.30 zobaczymy jeden z klasyków amerykańskiego kina. Zaprasza Tomasz Czuk.
Tym razem zapraszamy wszystkich miłośników kina do klasyki filmowej, bo pokażemy Państwu film z 1991 roku zatytułowany Noc na Ziemi, a jego w reżyserii oczywiście Jima Jarmusza, przedstawiciela niezależnego amerykańskiego kina, no, który jest już w momencie swojego debiutu, praktycznie rzecz biorąc w połowie lat 80. uzyskał miano reżysera kultowego. Był to człowiek bez wątpienia, który zrewolucjonizował tą niezależną produkcję filmową amerykańską, no i odcisnął swój niezatarty ślad na sztuce filmowej, chociażby tym, że no, wprowadził w obręb jej istnienia takich ludzi jak Tom Waits, Jim Lurie, czy nawet Roberto Benigni, którego również mogliśmy zobaczyć i w jego filmie Poza prawem, czy właśnie w Nocy na Ziemi. A sam film, proszę Państwa, jest taką segmentową opowiastką, której akcja rozgrywa się w kilku pięknych miejscach na Ziemi. W Nowym Jorku, w Paryżu, w Los Angeles, w Helsinkach i jeszcze w jakiejś jednej miejscowości bardzo popularnej. I opowiada kilka różnych historii, w których no, zobaczymy bardzo różnych bohaterów, zagranych przez największe gwiazdy światowego kina. Świetne kino, bardzo dowcipne. Jest to komediodramat, który na pewno wielu z Państwa widziało, ale który warto przypominać chociażby dzięki temu, że zobaczymy zremasterowaną kopię tego filmu dzięki uprzejmości dystrybutora. I co tu dużo mówić, no, będziemy od czasu do czasu zapraszali naszych lokalnych kinomanów do DKF-u właśnie również po to, aby przypomnieć klasykę Dziesiątej Muzy. Tym razem będzie to Jim Jarmusch, ale mamy już tutaj zapewnienie Czeskiego Instytutu Kultury w Warszawie, że udostępnią nam dzieła, chociażby te wczesne dzieła czeskiej nowej fali Milosza Formana, Jerzego Mencla czy Wery Hitylowej, więc za jakiś czas na pewno będziemy Państwu mogli przypomnieć również klasykę czeskiej kinematografii, która już de facto jest niedostępna zarówno w polskiej telewizji, jak i w innych kinach, w innych sieciach dystrybucyjnych, ponieważ no, czasy tak zwanej licencji dystrybucyjnej już dawno upłynęły, no ale postaramy się to jakoś Państwu zrekonstruować. Wracając do meritum, serdecznie zapraszam na Noc na Ziemi Jima Jarmusza, środa 18:30, dyskusyjny klub filmowy Szok. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie aktualności. Po reklamach i materiale Pomorze Zachodnie News zobaczymy relacje z rodzinnego festiwalu Dyni w Radaczu. Następnie w programie El jak las dowiemy się, co się dzieje w naszych lasach. W archiwizjach przypomnimy ćwiczenia brytyjskich wojsk i jej królewskiej mości na poligonie Drawskim. A ostatnią pozycją będzie magazyn telewizji lokalnych. W środę aktualności poprowadzi Pola Gajowniczek. Do zobaczenia.